to jest uczucie nie móc zagrać dzisiaj w meczu? Szczególnie w tak ważnym meczu. No na pewno gdzieś tam roznosi od środka, człowiek chciałby zagrać i na pewno z boku mecz bardziej się przeżywa niż na boisku. Ale trzymam mocno kciuki za chłopaków i mam nadzieję, że dzisiaj wygramy. Szczególnie, że cel jest bardzo blisko. No, pewnie, pewnie. No, potrzebujemy jeszcze punktów, żeby już sytuacja była w 100% pewna. I bardzo liczę, że dzisiaj to osiągniemy. Na przykład nie rozmawiacie o innych drużynach, o innych wynikach? Śledzicie? Nie, myślę, że skupiamy się przede wszystkim na naszej grze, na najbliższych meczach i dzisiaj jest bardzo ważny mecz, w którym chcemy zapunktować. Czy jest jakaś pogoda, w której nie lubisz grać? Nie, uważam, że nie. W każdym się dobrze czuję. W sumie najlepiej się czuję, jak trochę popada, bo wtedy piłka lepiej chodzi. Też jest lepsze powietrze do oddychania, więc myślę, że mogę powiedzieć, że najlepsze to jest w sumie, jak troszeczkę popada. A jak bardzo pada? Przeszkadza? Jak bardzo pada, wiadomo, trochę przeszkadza, ale to przeszkadza dwóm drużynom, więc myślę, że jest okej. Tak. Zapewniamy sobie utrzymanie u siebie i świętujemy po meczu z kibicami. Od samego początku dawaj!